Można. To słucham. No to wiesz, tak jak jesteśmy tak w realu, to w realu. Warren Zevon. Warren Zevon, dobrze. To nie jest oczywiście moja piosenka. Krótka piosenka, szczęśliwie. Ona jest lepsza twoja niż w oryginale. Lepsza moja w oryginale. Tak jest. Ja poprawiłem tą piosenkę, tak? To chciałeś powiedzieć, tak? No w ogóle. Dla tych, co nie wiedzą, Warren Zevon jest bardzo słynnym w niektórych kręgach amerykańskim pieśniarzem. Zanim pieśniarze byli, to on już był pieśniarzem. I on miał taki jeden przebój w latach 70., gdzie przez przypadek miał przebój i dzięki temu był sławny, ale to jest taka najgłupsza piosenka, którą kiedykolwiek napisał. W każdym razie... Więc napisał tą piosenkę, która jest bardzo smutna i która kontynuuje wątki z poprzedniej piosenki na temat śmierci i ostateczności. I napisał tą piosenkę w 99, po czym w 2001 roku zdarzyła mu się historia, która jest wspominana w tej piosence. To znaczy, że poszedł do lekarza i dowiedział się, że ma raka w czwartym stopniu płuc. No i wtedy jest piękny dokument na VH1 o tym, jak to właśnie rzucił się, żeby nagrać ostatnią płytę życia, bo powiedziano mu, że ma 3 miesiące życia. No i jest to bardzo piękny dokument i tam przyjeżdżają wszyscy, Bruce Springsteen przyjeżdża, Tom Petty i tam wszyscy inni, The Eagles i różni inni ludzie przyjeżdżają. No i nagrywa tą płytę. Z tym, że po 3 miesiącach została mu jedna psaka do nagrania. I nie zrobił tego i zaczął chlać. Wrócił do bo był alkoholikiem w latach 70. i nie pił później. Więc wrócił do chlania i po czym przeżył kolejny rok chlejąc po prostu, nic innego nie robiąc, tylko chlejąc. Ale w tym samym czasie okazało się, że jego córka miała wnuki, więc postanowił rzucić picie, skończyć album, zobaczyć wnuki i umrzeć. I to jest piosenka, którą napisał przed tą całą sytuacją, więc która jakby przewiduje wypadki. Tak jest. On, ale to jest o tyle łatwe w jego przypadku, bo zawsze igrał ze śmiercią, dużo pisał o śmierci. No więc, a wiadomo, że jeżeli jest coś, co nas wszystkich spotka. Poszedłem do lekarza, mówię, czuję się jako słabo. Nie będę cię, synu, ściemniać. Wszystko ci się zesrało. Wszystko mi się zesrało? Czy można się wyrażać trochę jaśniej? Mówię, że wszystko, co kiedyś działało, nie będzie działać już dalej. Cholerę poszła opatrzność, cholerę poszła łaska. Budzi się w środku nocy, nie możesz przestać płakać. Wszystko się zesrało. Zdarzy się to w końcu każdemu z nas. Bogaci padną jak każdy z nas. I zdarzy się ci. Poszła opatrzność, cholerę poszła łaska. Budzisz się w środku nocy, nie możesz przestać płakać. Chcesz umrzeć, lecz podać się jest trudno. Tak to właśnie jest, takie to zasrane gówno. Wszystko się zesrało, zdarzy się to w końcu każdemu z nas. Bogaci padną jak każdy z nas. Zdarzy się ci. Amen. Amen. Dziękuję bardzo. Także co, mam pęknąć balonik? Co mam zrobić?
Musi go na dwór. Aha, na dwór. Wyjść z balonem, tak? I pójść sobie.